Słuchajcie, ja teraz postanowiłam, że zabiorę Was do TK Maxa. Tak, idziemy sobie tak spontanicznie, na spontanie pokażę Wam moją stylizację. Poprawiłam usta, mam teraz tym nowym błyszczykiem z Lovely. Oba są fajne, oba są w moich kolorach. Tak wygląda moja stylizacja, czekajcie, bo nie lubię tutaj tej takiej, ale włosy mam tak, przydziałek sobie zarzuciłam i dlatego tutaj takie ciemne są już. Odrost mój, wiecie o co chodzi. Stylizacja jest taka. Jak widzicie, na sportowo adidaski, a kurtkę założyłam tą z futerkiem taką z Primarka. Czy ja tu coś muszę wziąć? Nie wiem, może okularki? Może być trochę słońca. Okularki na pewno będę chciała sobie zakupić jakieś nowe, bo dwie pary, które miałam, mi się połamały, słuchajcie. No, a jedne chyba zgubiłam, albo też mi się połamały i nawet już nie pamiętam może, że się połamały. Także taka stylowa. Ja spadam, nie wiem czy te okulary, coś mi one nie pasują. Nie, chyba wezmę tamte mniejsze. W każdym razie tak na sportowo. Zmontowałam co nieco już, ale jeszcze domontowuję. Czekajcie, muszę wziąć klucz od domu. Kolor jest bardzo ładny, to jest ten ciemniejszy z Lovely. Ja nie wiem czy znacie i nie wiem jakie tam są i ja nie widziałam tak naprawdę chyba tam numerków. Czekajcie, muszę sprawdzić czy to te okularki, chyba te. Chyba te mogą być. Wiecie, co mam zamiar zrobić? Mam zamiar, czekajcie, biorę torebkę. Mam zamiar, słuchajcie, kupić pomadkę. Mam ochotę na pomadkę z Anastazji i mam nadzieję, że uda nam się wybrać. Jeżeli mi się uda wybrać, to pokażę Wam ją oczywiście na tym vlogu, albo może jeszcze przyjdę z live'em, nie wiem. Nie obiecuję, jakieś krzywe te okulary, albo moja twarz jest krzywa, albo telefon trzymam krzywo. Co wy myślicie? Jakoś tak dziwnie, nie? Torebkę biorę oczywiście tą, standardowo, także na sportowo, ale ciepło. 14:08, mam półtorej godziny, lecę. Dzień dobry. Dzień dobry, Lalo. Dzień dobry, Laluś. Ojeju. A skąd tu ten palec w kamerze? A, tu, dobra, już. No dzień dobry. No dzień dobry, kochana. Dzień dobry. Kto tak pięknie przychodzi do przytulania? Ojeju, jeju, jeju, jeju. Jak piesek, a nie jak kotek. Dzień dobry. No jak mi dobrze. Jeju, jeju. Aż się przyczepiłam, tak? Co to się tak przytulam? Czy to mam taką ochotę na przytulania do pani? Co? Pani robi kawę, tak? Robimy kawę? Lalo? Kawę robimy? Tak? Robimy kawę. No? Maluchu, no lubimy kawę, tak? Kto jest pięknym kotem? Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Ja przybywam do Was, słuchajcie, z filmikiem stacjonarnym, w którym będę chciała postarać się wykonać makijaż jedną paletą. Chodzi mi o to, że dlaczego mówię jeden makijaż, znaczy cały makijaż jedną paletą, dlatego że będę chciała użyć tej palety jako jako cieni do powiek, do oczu, jak i zarówno do ocieplenia, rozświetlenia mojej twarzy. Także ogólnie będzie to makijaż jedną paletą, a reszta pokażę Wam, co będę chciała wykorzystać. Zaczniemy sobie oczywiście od pielęgnacji, ponieważ ja jeszcze tego nie zrobiłam. W szybkim tempie oczywiście zademonstruję Wam znowu po raz kolejny moją pielęgnację. Do tego zastosuję oczywiście standardowo Christian Breton. To są produkty 3 do okolicy pod oczami, które ja używam non-stop. Ale to po prostu non-stop. Staram się Wam tutaj jakoś tak, o,
wyfokusować, żeby to było widoczne. Poczekajcie, bo mi chyba zniknęła jasność w ustawieniach. Ok, chyba powinno być troszeczkę lepiej. Także to są produkty do pod oczy, które sobie zastosujemy. Dalej, co zastosujemy? Jeżeli chodzi o bazę, słuchajcie. Aha, jeszcze jeżeli chodzi potem o krem, to Valcena Lift Performance to będzie ten kremik, który naniosę na całą twarz. Jako kontur tutaj do wykonturowania okolicy ust Valcena i to jest Lift Precision. To będzie jakby razem. Wraz z kremem zastosujemy sobie ten olejek taki nadający skórze jakby naturalny kolor opalenizny, wyrównujący koloryt i tak dalej. Także taki jakby troszeczkę self-tan. Jeżeli chodzi o podkład, po prostu wracamy sobie do sprzed roku i zastosujemy sobie Catrice HD Liquid Coverage. Ja mam w kolorku 040 Warm Beige. Jeżeli napiszecie mi w komentarzu, chciałybyście po prostu wypisane te produkty w opisie, to dajcie mi znać, to ja Wam wszystko popodpisuję. Jeżeli chodzi o brwi, użyjemy sobie po raz kolejny Essence Eyebrow Gel i to jest ta pomada w kolorku w odcieniu 02 z Essence. Dalej, być może, ale to jeszcze nie wiem, mam tutaj takie dwie próbki z smashboxowej bazy. Jedna to jest biała baza, druga to jest taka ciemna baza. Make Shadow Pop, także zobaczymy, taką bazę sobie wykorzystamy. Zobaczymy, jak się sprawdzi, trzeba ją wykorzystać, bo mam po prostu próbeczkę. Natomiast jeżeli chodzi o bazę na całą twarz, mam tutaj również Smashboxa Photo Finish Foundation Primer Radiance. Także wykorzystamy sobie też tą próbeczkę. Dalej, jeżeli chodzi, słuchajcie, o usta, bardzo, bardzo mam ochotę wykorzystać któryś z tych błyszczyków, które dostałam właśnie na urodziny od mojej Moni. Ja już je sobie wczoraj testowałam, próbowałam podczas vloga i powiem Wam, że oba mi się podobają. Nie wiem, który sobie dzisiaj zastosujemy. Ten daje efekt bardzo powiększonych ust, ten po prostu bardzo ładnie nudziakowo wygląda na ustach, więc zobaczymy, jak wyjdzie nam oko i wtedy sobie wybierzemy któryś z tych dwóch. Nie wiem, czy widać, one mają w sobie takie bardzo delikatne, takie delikatniutkie, ale subtelne takie drobiny, które uwierzcie mi, że na ustach w ogóle nie widać. W opakowaniu wydawałoby się, że to będzie jakiś taki, wiecie, brokat i że to nie będzie fajne, ale zaufajcie mi, że naprawdę w ogóle tego nie widać. Nie wiem, gdzie tutaj mogę znaleźć jakieś numerki, ale dajcie mi sekundkę, może coś tu wyszukam. Nie ma w ogóle numerka. Nie wiem, czy to była jakaś naklejka jeszcze, czy cokolwiek, czy może coś mi spadło. Nie ma nic. Po prostu takie mam dwa odcienie i tak Wam muszę pokazać. Nic nie mogę powiedzieć o kolorkach. Mega się cieszę, że je mam, bo ja uwielbiam coś takiego. One mi przypominają troszeczkę ten z Vibo. Także co? I to chyba byłoby na tyle. Jeżeli chodzi jeszcze o rzęsy, nie wzięłam chyba sobie nic do rzęs. Do rzęs dolnych jeszcze wezmę sobie tylko jakiś pierwszy lepszy tusz i będziemy mogli zaczynać. Uwaga, uwaga, już Wam mówię, na co padło. Padło na Clinique 01 Black High Impact Mascara. Ja potrzebuję tylko do dolnych rzęs, nic więcej. Dobrze, także teraz możemy przystąpić już do makijażu po takim wcale nie krótkim wstępie. Ok, pierwsza rzecz, jaką zawsze robię, jest to nic innego. Oczywiście mam twarz oczyszczoną i już mam użyty tonik. Teraz aplikuję sobie ten produkt pod oczy. Myślę, że chyba Wam wstawię linki do tych produktów, bo często mnie pytacie, jaką ja stosowałam ostatnio, słuchajcie, pielęgnację właśnie pod oczy. I teraz, tak jak Wam mówiłam, praktycznie chyba już z miesiąc, ja myślę, minął. Tak mi się wydaje, że mógł minąć miesiąc, jak stosuję cały czas niezmiennie, słuchajcie, właśnie tą samą pielęgnację, czyli cały czas Christian Breton. Odkąd odstawiłam Ole Henriksen, ten zestaw taki, który ja już Wam mówiłam, że mi się wydaje, że on jest bardziej chyba do takiej skóry, no jednak przed 30. To jest takie moje zdanie. Oczywiście ja mogę się mylić, ale te serum z witaminą C, ono jakoś tak, ja nie wiem, no ja nie wiem, czy bym je wykończyła. Ono mnie troszeczkę męczyło. Odstawiłam, być może wrócę, zobaczymy, tego nie wiem. Ale nie byłam w stanie go wykończyć. Jakoś po prostu mnie zmęczył ten produkt. Tutaj natomiast nie dość, że fajnie mi się je używa, to ja naprawdę widzę różnicę w okolicy pod moimi oczami.
Te miejsce jest takie napięte. Mam wrażenie, że też te mniejsze są cienie pod oczami. Wmawiam sobie również, że te zmarszczki gdzieś tam się minimalnie, ale to minimalnie wyrównują. Także naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że moja okolica pod oczami mi podziękowała i podziękuję za właśnie dawkę tych produktów, dlatego że naprawdę bardzo fajnie mi się one sprawdzają. Mam wrażenie, że jednak coś robią z tą okolicą pod oczami. Poza tym oczywiście, że miałam robione kurze łapki, to też wiadomo, że te zmarszczki mi tutaj się zniwelowały, ale ta pielęgnacja jest naprawdę bardzo fajna. Skóra jest tutaj fajnie napięta, jest taka nie elastyczna, tylko jest taka jędrna. Wiecie, o co chodzi. No i przede wszystkim wygładzona jest ta okolica. Nie mam takiej aż bardzo zmarszczonej, że tak powiem, jak miałam. Więc jednak napina tą skórę. Także, no i oczywiście nawilżenie, przede wszystkim nawilżenie. Jakby ktoś pytał, to uwierzcie mi, bardzo delikatnie wmasowuję sobie ten produkt. Wiem, że mogłabym wklepywać, ale ja lubię sobie tak wmasowywać, bo wtedy mi się on fajniej rozprowadza, aniżeli wklepując. Powiedziałam Wam też, że ja już wykańczam te produkty i tak faktycznie jest. Żeby Was nie skłamać, to pewnie jeszcze tylko tyle tutaj jest do wyciśnięcia. Nie wiem, czy będę je brała właśnie na wyjazd. Zobaczymy. Być może. Tam akurat na słońcu mi się przyda taka porządna dawka nawilżenia w okolice pod oczy. Teraz pozwólcie, że troszeczkę mi to podeschnie. I teraz po tej aplikacji, słuchajcie, gdy to troszeczkę podeschnie, aplikuję rzecz kolejną, trzecią w okolice pod oczy i to robię za każdym razem. Czekajcie, bo dziś tu mam jakiegoś malutkiego włosa i to już naprawdę mi się tutaj kończy. I tutaj już niewielka ilość tego mi została. I daję sobie, jak widzicie, tutaj też na powiekę. Dlatego, że to podobno miało fajnie tutaj podnosić nam, otwierać oko i podnosić tą powiekę troszeczkę do góry. O, dokładnie tutaj. Także ja sobie tutaj to stosuję, jak widzicie, od okolicy pod okiem, tutaj do samej góry. Też jak wiecie, został już mi tydzień, słuchajcie, do wyjazdu. Nagrywam z Wami vloga, który wydaje mi się, że on będzie takim praktycznie ostatni, jakby cały tydzień przed wyjazdem. Tak go jakoś nazwę. Czyli to będzie taki tygodniowy chyba vlog, tak Wam to zrobię. I będziecie mieli po prostu co oglądać, jak mnie nie będzie. Bo ja już Wam mówiłam, że sprzętu nie biorę ze sobą, więc będę dodawać to, co tutaj pomontuję. A po powrocie być może, ale to nie wiem, czy tam nagram jakiegokolwiek vloga. Jeżeli tak, no to wtedy Wam coś zmontuję, a jak nie, no to nie. Ale tak jak mówię, nie obiecuję. Nie obiecuję i nie dawałam Wam słowa, że będę tam biegać z aparatem. Raczej nie, raczej chciałabym sobie odsapnąć. Jeśli już, to coś po prostu nagramy sobie na live i tak dalej. Więc to są te trzy produkty, czyli to jest, powtórzę Wam, Christian Breton Liftox i to jest te serum, Eye Lifting Serum. To jest dokładnie to, dokładnie, dokładnie. Następne to jest 360 stopni Liftox Eye Cream i to jest zaawansowana pielęgnacja okolicy pod oczami i ma niwelować nam właśnie linie i zmarszczki. Przepraszam, oraz Eye Focus Active Cream i to jest do konturu takiego Eyelid and Eye Contour Line Filler i to jest taki wypełniacz jakby na okolice pod oczami oraz na powieki. Także to są te trzy kroki. Następnie co robię, biorę zawsze Walcenę, to jest ten Lift Precision i to jest Eye and Lip Contour Cream i ja sobie wyciskam i robię sobie tutaj kontur. Ale właśnie ust, nie okolicy już oczu, ponieważ nie mieszam już tych produktów. Nie miałoby to raczej sensu, żeby nakładać sobie wszystko na kontur oka z Christian Breton, a potem przelecieć jeszcze Walceną. No trochę bez sensu. Nie wiedziałabym, co na co działa. Wkurzają mnie trochę włosy. Już mi się pokręciły. Nie wiem, jak długi będzie ten filmik, ale postaram się go Wam poucinać, jak najbardziej się da. Dobrze, to jest to rzecz, bez której u mnie pielęgnacja się nie odbędzie. Eveline jest to hialuronowy wypełniacz ust z Eveline Cosmetics. To jest coś, co po prostu wędruje codziennie na moje usta. Usta wyglądają bez tego produktu tak, jak teraz widzicie. A za chwilę zobaczycie różnicę.
I żeby nie było, że jestem gołosłowna, będziecie widzieć same efekt tego produktu za chwilę. On działa w przeciągu 5 minut, także po 5 minutach zobaczycie efekt na ustach. Dobrze, teraz zastosujemy sobie krem. Krem, który połączy właśnie z olejkiem, tym z Clarins. Nie lubię troszeczkę aplikacji, trochę mnie drażni ta aplikacja. To jest strasznie mały otwór jest tutaj i to naprawdę niezbyt fajnie się tak, wiecie, aplikuje. Daję sobie krem i daję sobie teraz te kropelki, które czekać chyba trzeba do jutra, więc ja sobie zazwyczaj je tak wydziabuję. Nie żałuję tych kropelek, poleciało mi ich chyba z 5. I teraz to sobie rozmieszam i aplikuję cały krem na twarz. W całość, wraz z tym olejkiem. Olejku już zapach czuję, jest taki specyficzny. No i aplikujemy sobie ten kremik na całą twarz. Przeciągam też na szyję, bo tak jak mówię, to jest olej, który ma opalać również, z jakimiś tam z takimi aktywnymi składnikami samoopalającymi, więc nie chciałabym, żeby szyja była jakaś taka odstająca. Zapach może Was troszeczkę drażnić, jednak są tu wyczuwane te takie właśnie, to takie coś charakterystyczne w każdym produkcie. Do opalania i tak dalej, to wszystkie samoopalacze mają ten aktywator taki właśnie w sobie i ten zapach jest taki dziwny, takiego solarium, takiego nie wiadomo czego. Także tak wygląda to na skórze. Ja pozwólcie, że pójdę umyć ręce, zawsze to robię, nie chcę mieć żadnych plam. Także dałam chyba z 5 kropli, to nie jest mało, więc ta cera będzie się, ta skóra będzie się, słuchajcie, powolutku przyciemniać, że tak powiem, będzie się opalać. Zamykam, tutaj już też dochodzimy do denka, także fajnie będę mogła sobie być może sprawić jakiś nowy krem. Bardzo bym chciała chyba tam właśnie w Hiszpanii sobie coś kupić, ale zobaczymy jak to wypali. Jak możecie zaobserwować, tak już wyglądają usta po tym produkcie. Musicie przyznać, że widać, że ten kontur jest tak bardziej zarysowany. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Dobrze, mamy krem, mamy olejek do opalania, więc teraz przydałoby się przystąpić do bazy. Więc otwieram sobie moje pudełeczko. Nie miałam jeszcze nigdy tej bazy ze Smashboxa. Nigdy, nigdy. Nie wiem, jak ona się spisze, jaką ma konsystencję, nic nie wiem. Pierwszy raz mam do czynienia właśnie z taką formą, w takiej formie, czyli w takiej próbce. Nie wiem nawet jak wyciągnąć i ile. Dobra, już mam. Jest taka formuła. Sprawdźmy sobie. Ona troszeczkę wygląda, słuchajcie, jak podkład. Nie wiem nawet, czy dam jej za dużo, czy za mało. Nie mam żadnego pojęcia. Bo nie wiem w ogóle, jak to się spisuje. Sprawdźmy sobie na żywo. Dobra, ja myślę, że chyba by wystarczyło, co? Czy nie? Nie wiem. Chcę tak wyciągnąć, żeby tutaj nie przekroczyć też w tym opakowaniu. No i oczywiście jest napisane, żeby nakładać to sobie śmiało palcem. Palcem myślę, że najlepiej odczuję. No faktycznie jest to takie fajne rozświetlenie. Więc zaaplikujmy sobie ją palcami. No i jest faktycznie rozświetlająca. Słuchajcie, to jest coś fajnego, co można byłoby fajnie zmieszać, słuchajcie, tylko z kremem BB. Nawet niekoniecznie z podkładem, albo z bardzo delikatnym, słabym podkładem i bez już rozświetlania. Bardzo fajnie rozświetla faktycznie skórę. Wow. Konsystencja jest taka bardzo kremowa, bym powiedziała. Bardzo kremowa, nie jest to żadna taka leciutka jakaś formuła, jakaś lejąca, tylko czujecie normalnie taką kremowatość pod palcami. Na oczy też sobie naniosę. No powiem Wam, że podoba mi się to wykończenie. Bardzo mi się podoba. Nie jest to produkt pewnie przeznaczony do cery dojrzałej. Wydaje mi się, że to, że on się tak mieni, nie służy do końca, wiecie, pierwszym już oznaką starzenia, czyli zmarszczką. Ale świecą mi się całe ręce. Powiem Wam, że bardzo fajny daje efekt. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem, czy bym sobie nie zakupiła pełnowymiarowego produktu.
Bardzo fajna baza. Po tym, tu jest jeszcze napisane, że jest ona z kwasem hialuronowym, także rzekomo, jeżeli jest kwasem hialuronowym, no ale myślę, że to nie jest produkt przeznaczony do cery, słuchajcie, no powiedzcie mi, tłustej. Do cery tłustej, tak mi się wydaje, że to nie będzie dobre. Okej. Jest raczej taki właśnie taka zbita ta konsystencja, taka bardzo treściwa, ale podoba mi się to wykończenie, słuchajcie, bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo daje takie naturalne glow, mogłabym dać go nawet jeszcze nieco więcej, bo i tak mi się to tutaj, słuchajcie, wysuszy, dam sobie jeszcze na twarz. Podoba mi się to, zostawię sobie jeszcze na jedno użycie, mam nadzieję, że nie wyschnie. No zobaczcie. Też jest napisane, że można to używać jako rozświetlacz. I powiem Wam, że wcale się nie dziwię, bo naprawdę bardzo naturalny sposób, zobaczcie, bardzo ładnie daje glow. No powiem Wam, że nie wiem, czy się nie skuszę na ten produkt. I właśnie dlatego lubię próbki i dlatego to jest fajna sprawa, że można sobie podczas takich samplerków potestować produkt, zanim wyda się pieniążki. Tym bardziej, że ta baza, z tego co mi się wydaje, nie kosztuje mniej niż 20-25 funtów. Tak mi się wydaje, że może tyle kosztować. Między 20 a 30 funtów to chyba lekko. Nie wiem też w jakich jest pojemnościach, wszystko sobie to sprawdzę, ale bardzo mi się podoba to wykończenie. I powiem Wam, że chyba się skusiłabym na tą bazę. Bardzo mi się podoba. Teraz jeszcze jak mam właśnie, słuchajcie, zrobione te kurze łapki, gdzie tutaj już nie mam tych takich strasznych zmarszczek, tu jeszcze mi tylko zostaje, widzicie, okolica pod oczami, takie pojedyncze dosłownie, ale ogólnie bardzo, bardzo mi się to podoba. No, myślę, że bym się chyba skusiła. Zobaczcie, cera jest taka promienna, ale ma takie naturalne glow. Gdzieś oczywiście czuję znowu włosek kota. Teraz zróbmy sobie brwi. Przejdźmy do brwi. Użyję sobie tej pomady i pędzelka też z, to jest Essence. Nie wiem, czy to był do tej pomady pędzelek, nie mam żadnego pojęcia. Ale jest on idealnej szerokości, jeżeli chodzi o szerokość moich brwi, zobaczcie. Możemy sobie bardzo fajnie tutaj zbudować tą naszą brew, zwłaszcza moją, słuchajcie, która jest naprawdę uboga. Jest bardzo uboga i bardzo mi się podoba ten kolor. Wydawało mi się, że on nie będzie dobry, a jednak daje taki, mam wrażenie, że daje takie naturalne wykończenie. Także bardzo się cieszę, że się odważyłam użyć tej pomady. Nie wiem dlaczego ja w ogóle, na co ja czekałam. Tutaj troszeczkę jest mi ciężej, bo ja tutaj swoich brwi po prostu nie mam. Mam właśnie tą taką przypadłość, gdzie nie mam tych zachowanych końcówek brwi. Ja jakbym miała brwi po prostu do pewnego momentu. I potem już się nic nie dzieje, widzicie? Dobra, teraz druga strona. I sobie wypełniam. Okej. Także jeszcze raz Wam pokażę, co to było. To jest to z Essence Eyebrow Gel. No, także mamy kolejną rzecz za sobą. Strasznie mi się podoba wykończenie po tej bazie. Bardzo. Także kolejna rzecz na mojej chciej liście to jest właśnie Smashbox Photo Finish Foundation Primer Radiance. Bardzo mi się podoba, sprawdzę sobie cenę. Teraz przejdźmy do zapomnianego troszeczkę przeze mnie podkładu. Nie pamiętam, kiedy go używałam, chyba jakoś w tamtym roku. Odkąd mam, słuchajcie, tego Eveline'a, to zapomniało mi się o Catrice, po prostu. Natomiast Catrice to jest moje drugie opakowanie i to jest mój ulubiony podkład, odkąd go dostałam, to używałam go non-stop. Także chyba myślę, że ostatni ten rok taki, albo nawet dwa lata już teraz, także rok, dwa lata to właśnie górował u mnie cały czas ten Catrice. Potem pojawiła się Eveline, ten kolejny podkład, który po prostu kocham. Już mam go tyle, chyba tyle go mam. I to jest podkład, który też bym zakupiła raz jeszcze, bo to są bardzo, bardzo fajne podkłady dla mnie. Pozwólcie, że sobie zwilżę gąbeczkę. Ok, wycisnę sobie papier. Dobrze, no i przystąpimy do aplikacji. Myślę, że jeszcze ociupinkę.
musi być zwilżony, lepiej mi się wtedy rozprowadza, ale podoba mi się strasznie wykończenie tego. Podoba mi się wykończenie tego podkładu. Dajcie, nie podkładu, tylko tej bazy. Dajcie znać, co wy myślicie i jak wy ją tutaj widzicie właśnie z waszej perspektywy. Czy ją macie, czy używałyście, czy używacie i co wy o niej myślicie. Wydaje mi się, że na 99% ja ją sobie zakupię. Oczywiście pewnie zapomnę, więc ja będę musiała sobie to zanotować, że będzie to kolejny produkt na mojej chcieliście. Tuż zaraz obok pielęgnacji tej najnowszej ID z Clinique. Bo to jest coś, co bardzo, bardzo chcę sobie potestować. Dobra, jak widzicie, to staram się też tutaj dać właśnie na powieki, dlatego że powieki zawsze mamy jaśniejsze, więc nie możemy o nich zapominać. Bardzo mi się podoba to wykończenie i zobaczcie, ono się jeszcze przebija przez podkład. I nie dziwię się, że tam jest napisane, że można to używać samoistnie, czyli wiecie, czyli samo, bez żadnych, bez makijażu jakby. No, a podkład jak podkład, ja Wam już o nim mówiłam, ja Wam go już testowałam, robiłam już jego test i recenzję i pierwsze wrażenie, wszystko już o nim było, więc jest to jeden też z moich ulubionych właśnie podkładów. W sumie chyba to był zaraz pierwszy po Estée Lauder Double Wear. Tak wygląda moja skóra, postaram się tutaj, czekajcie, jakoś delikatnie nawet rozjaśnić. O, tak to wygląda i podoba mi się to już bardzo. Nie, też nie będą, nie wiadomo jak... jakieś ciemne. Szczerze mówiąc, to ja rzadko kiedy używam takiej jakiejś bazy, słuchajcie. Ja tak się jakoś nie umiem, wiecie, tak sztyftować. Powinnam to sobie w ogóle rozprowadzić, nie palce, bo palce mam chyba za szerokie i nie wiem, czy nie za dużo już tego dałam. Nie wiem, czy też dobrze, że jest takie białe to oko. Nie wiem, dajcie znać. Ja nie stosuję baz i dlatego nie bardzo wiem, jak tutaj się z nimi obchodzi, czy to ma być taka grubsza warstwa, czy mam to dobrze wetrzeć, czy to mam wetrzeć w całą powiekę, czy tylko tutaj w ruchomą. Nie wiem takich rzeczy. Oczywiście wiadomo, że mogę sobie poczytać, ale jak mi napiszecie, to będzie lepiej, bo będzie jakaś znowu interakcja. Dobra, ja sobie pozwolę to jeszcze tak tutaj pędzelkiem pociągnąć, abym nie przesadziła. Bardzo taka gęsta jest ta baza, więc to na pewno. Więc myślę, że będzie to bardzo wydajny produkt. Dobrze. Teraz chowam już mój Catrice. I teraz przejdziemy do czego? Do paletki. Przechodzimy do paletki. I to jest ta palecia. Czekajcie, wytrę sobie tylko tutaj lusterko i wszystko. Ta, którą uwielbiam. Ona jest idealna dla każdego. Pozwólcie, że wezmę sobie tylko tutaj jakiś pędzelek. Co my tu weźmiemy? Weźmiemy sobie Hakuro H74. Weźmiemy sobie NYXa tą 17. Może weźmiemy co Iwe 224 i co nam tu jeszcze brakuje? I tutaj do rozblendowania jeszcze wezmę sobie, nie to chciałam, to chyba chciałam, NYX 16. No i ogólnie właśnie zacznę od NYXa 16 i ten najjaśniejszy cień. One się troszeczkę osypują, ale ja już Wam mówiłam, że mi to kompletnie nie przeszkadza. Aplikuję sobie praktycznie, że tak od połowy, czyli od załamania w górę. To jest ten najjaśniejszy z cieni. Tak by to wyglądało. Teraz przejdę do cienia tego tutaj koło rozświetlacza, brązowy i postaram się go dać na całą powiekę. Także ja się teraz nim troszeczkę pobawię, bo tak jak mówię, chcę go dać na całą powiekę. Tak wygląda mniej więcej budowanie tego kolorku. Ja sobie to już zaraz poza kamerą zbuduję i do Was wrócę.